Cześć, jestem Adam i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli wbiłeś na film, zostaw łapeczkę, suba oraz jakiś komentarz pod filmem, będę Ci bardzo wdzięczny. Dzisiaj przygotowałem dla Was wybrane krótkie żarty na temat bezrobotnych oraz cyganów. Takie dwa w jednym, a wyglądam dzisiaj jak taki trochę bezrobotny, albo taki typowy ulicznik, albo taki czerwony kapturek fajny. No cóż, trzeba czasami wyglądać jakoś ciekawie, tak jak wyglądałem ciekawie jako ksiądz. No, jakoś trzeba żyć z tym. A na razie mam dla Was dwie ciekawe informacje. Pierwsza informacja to moja propozycja, co kiedyś mówiłem, na 900 subskrypcji. Jeżeli dobijecie do tylu, to wtedy zaśpiewam dla Was piosenkę Letni Chamski Podryw Wagary. Więc jeżeli chcecie, zasubskrybujcie albo polećcie to swoim znajomym, że jest taki zabawny gościuwa, co nagrywa różne fajne filmy, może się Wam spodoba. No nie jestem taki zabawny, no, ale zawsze coś. A drugie to, że dwóch moich kolegów postanowiło powrócić sobie na YouTube'a, zreaktywować swoje kanały. Pierwszy to jest mój kolega Dawid Rybka Vlog, który nagrywa tam różne takie ciekawe rzeczy. Ostatnio coś tam też rzucił, więc wbijcie do niego, zostawcie mu suba, lajka. A drugi to jest kolega Krzysiu z kanału Krzysiu Waligura, który nagrywa też covery różnych piosenek. Jest o level wyższy trochę ode mnie, bo naprawdę ciekawe piosenki gra jakiegoś Vivaldiego albo tych różnych innych twórców. No, na akordeonie, na pianinie, więc tam też wbijcie. Na pewno się ucieszą i Wam też się to spodoba. Więc takie informacje na dzisiaj. A teraz przechodzimy do żarcików naszych ciekawych. Przygotowałem trzy żarty na temat bezrobotnych oraz dwa jakieś ogarnięte żarty na temat cyganów. No jakoś w tych żarcikach górnośląskich mało jest żartów na temat bezrobotnych i cyganów. Pewnie dlatego, że bezrobotni i cyganie to wyjątkowa grupa społeczna. Nie mówię, że oni są dziwni, po prostu jedni mieli nieszczęście w życiu, a drudzy są prześladowani albo jacyś inni. Nie jestem cyganem i widziałem paru cyganów, dla mnie to spoko ludzie. Może coś tam złego robią, ale nie wiem. Ale na 6 stron albo 5 stron żartów to trochę mało. Przy czym 3 były fajnie ogarnięte, więc przechodzimy do żarcików na temat bezrobotnych. Było to wtedy, jak górnicy sami se kopali szyby na Śląsku. Nazywaliśmy to bieda szyby. Spotkał raz karlik ze flika na bieda szybie i pyta go, co mu dziś baba na obiad uważyła. No, na pewno żur jałowy, a u ciebie mnie? Kokokota. Kokota? No wy se dobrze na tej biedzie odżywiacie. Kokota jecie? Ja, ale nie takiego co pije. I no myszy łapie, pada karlik. No. No cóż, jak jest bida, to trzeba coś jeść. No. Jak była bida we Francji, to się żaby jadło. No. A tu zamiast koguta, to mu na kota jeść. No też mięska trochę jest, no ale szkoda. No. Kto będzie potem łapał myszy? No. Na pewno myszą łapa już nie będzie. Dobra, dalej. Dawniej bezrobotni chodzili od domu do domu i przeglądali hasioki. Jak znali w nich coś dobrego, co jeszcze szło naprawić i sprzedać, to mieli dobry dzień. Raz jedna baba wyniosła kibel śmieci i jak je tak wyciepowała do hasioka, to naraz kopyrtła i wpadła głową do środka, ale tak, że jej cały goły zadek było widać. Naraz ci bezrobotni patrzą i ten jeden woło: pójdź tam, inowartko, patrz, blank dobra dupa jest tam. I wnet na hasiok wycepił. No i ktoś na hasiok wycepił. Takie haha, bo wiecie, no, sprzedam se babę, będę, ojejko, no. Zamiast pomóc biednej kobiecie, która wpadła do gnoju, nie, no, biorę, będzie fajnie, kurde. Ale ze mnie zboczuszek. Dobra. No i ostatni jakiś fajny żart na temat bezrobotnych. Raz jeden bezrobotny wynajął się na jeden dzień za lokaja. Państwo mu powiedzieli, jak mu gości przedstawić i do salonu wołać. Jak wleźli tacy państwo, to on zawołał: idzie kobieta z chłopem. A pani mu powiedziała, że musi powiedzieć: przyszli wujostwo. Naraz przyszedł dziadek z babką, a bezrobotny na głos zawołał: a teraz weszli dziadostwo. No. No i tak to wygląda. No.
Jak widać, starsi ludzie też mają ciężko w swoim życiu. Nazywają dziadami, starymi prykami i... No. Ja tam nie wiem, no. Ja miałem, mają swoją babcię, mówię, babciu. No. Więc tak to wygląda, no. Nie każdy ma łatwo w życiu, więc... To były te jakieś ogarnięte na jakieś żarty o bezrobotnych, a za chwilę przechodzimy do naszych dwóch ciekawych, wybranych żartów o cyganach. No i wracamy do naszych kochanych cyganów i żartach o nich. Nawet mi się zmienił trochę ubiór. Teraz może wyglądam tak mniej, bardziej trochę wieśniacko. Dobra, no to te żarty są takie trochę dość długie. Długie, ale nawet ciekawe. Więc przechodzimy. Raz szedł przez wieś cygon i spotkał przed chałupą chłopa z fajką w zębach, który stał i patrzył cały czas w niebo. Co tam, co tak tam spoglądacie, pyta cygon. A dyś mam siano na polu i tak patrzę, czy się do jutra te chmury stracą. Wiszą już dość długo. Chętnie by wam pomógł, trochę wróżyć umia. Jakbych tak wlozł na górę i może bych więcej mógł powiedzieć, prawi cygon. Chłop uradowany padał mu, żeby wlozł i obejrzał. Cygon tak zrobił. Patrzy, a tam na górze wiszą szperki wędzone, wuszty, szynki. Obejrzał se to wszystko dobrze, potem zlazł i kiwając głową prawi. Wisieć to wisi, ale myśla, że do jutra się to straci. Nawet już wiem, że się na pewno straci. Gospodarz uradowany zaprosił go na wieczerze i potem dał mu nostek w szopie. Rano rychtuje się do zwózki siana, a tu jego baba lamentuje, że wszystkie kity mięsa, szperki i włóczczy straciły się z góry. Takim to cygon dobrze wywróżył. No, to niezły cygan. Normalnie magia chyba jakaś. Co nie Jasiu? Co Jasiu tam powiesz? No co? Przedstaw swoją opinię. Magic. Aha, no ciekawa opinia, no. Też się z tobą zgodzę, no tak, tak, tak. Bardzo ciekawe. No widać, magia istnieje, tylko trochę bardziej taka skomplikowana dla niektórych. No. Raz do jednej kobiety przyszła cyganka i pyta: mogę sobie tu uważać zupy z gwoździa? Z gwoździa? Przecież to nie idzie, pada kobieta. Idzie, idzie, zaraz obejrzycie. Wciepiła gwóźdź do wody, postawiła na piec i waży. Co chwila prawiła: dajcie mi troszkę soli, a teraz dajcie mi troszkę pieprzu. Coś jeszcze brakuje. Może by tak kostki magii, a troszkę smalcu jakby tak dać. Baba dała jej łyżkę masty, potem jeszcze trochę pietruszki, garść krupów pogańskich i 3 kartofle. Jak się to wszystko uważyło, cyganka spróbowała. Powiedziała, że teraz jest bardzo dobra. Ta zupa z gwoździa dała babie spróbować i poszła. O, taka trochę zupa metalowa. Taka dość ciekawa. Chociaż jak można zupę z gwoździa robić? Ciekawe, ciekawe, no. Powiem wam szczerze, że te cyganie, to... Może i ciekawy naród, ale pomysły w głowie to mają. Nawet Polak nie jest taki inteligentny. Żydzi są też inteligentni, tylko oni są bardziej tam na pieniążki łasi. Ci też są na pieniążki łasi, tylko że bardziej magicznie. Więc tak. Więc tak to wyglądało to te żarty nasze. Może takie trochę krótkie. No, nie wiem czy ciekawe, ale może były ciekawe. Więc tak to wszystko wyglądało. Wy tam wbijcie na tamte 2 kanały, co wam poleciłem. Jeżeli chcecie, to wejdźcie, zasubujcie, dajcie lajka, skomentujcie im tam coś. A my się widzimy do następnych żartów, do następnych. Może nagram jakiś fajny cover kiedyś, jakieś piosenki i innych mądrych rzeczy. Więc pa, pa. Ciao bambino.